Dzisiaj wraz z moimi przyjaciółmi, Szakiem i Dzejdzejką, wcielimy się w rolę dozorców zoo, a naszym zadaniem jest doprowadzenie prawie 80 zwierząt do swoich klatek, akwariów czy terariów. Dla was też przygotowałem test na dozorcę zoo. Przed wami znajdują się jaja, z których wykluwają się zwierzęta w grze Minecraft. Kiedy zostawicie łapeczkę w górę, to jedno z tych jaj się wykluje, a zwierzę zamieszka w swoim naturalnym środowisku. Raz, dwa, trzy, klikamy! No pięknie, to się popisaliście. Zostawcie teraz szybko łapeczkę w górę, aby rzucić mu jakieś, nie wiem, wiadro z wodą. Uznajmy, że tego nie było. Jeżeli uwielbiacie tak samo zwierzęta jak ja, no to wbijajcie na Pixyshop i kupcie to sobie z kolekcji Animal. Znajdziecie tam różne zwierzęta połączone z grami, a do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ'ki z naszymi własnoręcznymi autografami. No i nie zapomnijcie dać znać w komentarzu, jakie zwierzę hodujecie w domu. Czy to jest kaczka, zając, ryjówka, bóbr, nosorożec, żyrafa. Jestem ciekawy, co tam hodujecie. Wow, czy wy to widzicie? Prawdziwe zoo, ale ono jest potężne. Dawajcie, ja już nie mogę doczekać. Lecimy do środka, do zoo. Ja się trochę boję, bo ostatnio jak byliśmy to... Macie bileciki? Bileciki macie? DJ, wzięłaś? Chciałaś to powiedzieć, tak? Na głos, że ostatnio jak byliśmy w zoo, to byliśmy nielegalnie. To zapłaciliśmy 10 zł za bilet, a okazało się, tam nie ma żadnych zwierząt, bo jest pandemia i tylko się przyszliśmy spacer. No, tak, nosorożce w maseczkach chodziły. Chodźcie, idziemy. Tak, tak. Zapraszam, zapraszam. No super, fajnie, fajnie. No nie, co? Wy jesteście chamy i prostaki normalnie, nie? O, tu chyba jest dla nas! Witajcie w zoo! Waszym zadaniem jest odprowadzenie zwierząt do swoich domów. W skrzyni znajdują się jaja zwierząt, bądźcie ostrożni, niektóre są drapieżne. Ho, ho, ho! To nieźle się zapowiada. Moi drodzy, Szaku, tobie przydzielili bezkręgowce i pajęczaki, JJ'ce ssaki, a mi gady, płazy, ryby. No i pięknie, bo ja jestem w sumie rybką, co nie? Bierzemy wszystkie jaja do naszego ekwipunku i musimy je odstawić odpowiednie klatki. O kurczę, tych zwierząt jest wiecie ile? Całe multum. No. To trzeba będzie zrobić 2 kursy, ale ja mam już cały ekwipunek załadowany. Tu jest tyle, około 80 nowych zwierząt i my musimy dzisiaj już nie mogę tego wziąć. Spisać się w swojej roli i musimy dostarczyć zwierzęta w dobre miejsce. Na przykład nie może delfin pływać po lądzie, tak? No. Dobra, to idziemy, dawajcie, za mną ekipa. Ale patrz, motylki mogą wszędzie chyba latać, nie? A masz motylka? O, jaki ładny, poleciał, tak, poleciał. Tu mamy... To jest, patrz, Antarktyda. Dla pingwinów. Dla pingwinków, tak? Czy ktoś z was ma pingwiny? Jak tam wejdziemy? Zrobimy dziurę, o, tu. Czekaj, ja szukam od razu jakiś, o, seal. Miałem seal, czekaj. Uwaga, zasiedlam. Fuka, zapaka ładna. A jak? To chyba się też przyda. O kurde, przegiąłem! Przegiąłem! Nie, wieloryba tu dałem! Serio, tutaj wieloryba! Nawet tu nie ma miejsca! To rapała z minusem. Przykro mi wielorybie, musisz teraz tutaj przetrwać to, tak? No, masz mało wody, ale widzę, że dasz radę. Jak coś, będziemy cię oblewali szklanką wody. Dobra, chodźcie, idziemy stąd, bo robiliśmy bigosu trochę. Tutaj wchodziliśmy. Szaku, tutaj mi się wydaje, że jest coś dla twoich motylków. Nie możemy tak demolować tego zoo. Stawiaj. Ja bym tutaj zrespiła. Poleciał motylek. Dzejdzejka, uważaj, ty masz ssaki. Czytaj, co stawiasz, tak? Patrz, co to jest? Coś postawiłem, nie wiem co. Robaczek! No i pięknie, dawaj kolejnego robaczka, Szaku. Dawaj kolejnego żuczka. Ja wiewiórkę tutaj dałam. Dobra, może być, drzewo jest dla wiewiórki, no. Ona idziesz na drzewko. Dawaj tarantulę. Dawaj pająka. Może być tu pająk. No jasne, stary, nie wiesz, to jest dżungla? Pająki żyją w takiej dżungli. Wow. Dzieka aligatora! Uciekaj! Uciekaj, cię zeżrę! Jesteś niepoważna, JJ. Ja stawiam drugiego! Szaku, stawiaj szybciej te zwierzęta, bo naprawdę są dymy. Mój pająk kolejny, drugi. Jest przypał, jest przypał. Ej, zabije mnie ten, weźcie go. To uciekaj. Czekajcie, jeszcze koala. Koale tutaj? Do aligatora? Nie, bo krokodyl zje, nie stawiaj. O, wyszedł! Uciekajcie! Uciekajcie, ten krokodyl was zeżre. Tak nie może być, że... Dobra. Nie. Dzejdzejka, chodź, wrócił. Słuchaj, Szaku, ogarnąłem nam takie specjalne furtki. Czekaj, zamknę to. No. O kurde. No, furtkarz. No dobra, nie przejdą. Chyba. Nie przejdą raczej, okej. Małpka. Nie no, kurde. Nie no, nie działają te furtki, są jakieś popsute. Dobra. Zobacz, jaki słodziak. O. Dobra, coś z tego będzie chyba. Nie no, Farell się dalej męczy, my tu zwierzęta stawiamy, spoko. Dobra, co macie? Co wy stawiacie? Koala! O, ale piękna, no, pokaż. Kangura? Tak, stawiaj, Dzejdzejka. Tutaj musisz dawać ssaki, no. Ja też dam na przykład, o. Nie no, nie jaguara, kurde, kto to postawił? Dzejdzejka, czy ty jesteś normalna? on się na mnie patrzy. Ja spadam. Dobra, żyrafa pięknie, no i to mi się podoba, to jest teraz dobra, prawdziwe safari. Męża stawiam. Nie no, orkę postawiłem! Nie, no, dobra. Szybko! Buduj tutaj wodę dla niej! Najgorszym pracownikiem zoo. Orka! Wpadaj do wody tam! Jestem najgorszym dozorcą. Dobra, udało się. Dużo małpek, kolejna Red żyrafa. Iguana, iguana może tutaj być. Okej. Okay. Mam nadzieję, że te zwierzątka nie będą się gryzły. Dobra, Szaku, Dzejdzejka stawia kolejne zwierzątko. O nie, to jest foka na pustyni! Ej, zabije mnie! Uciekaj, no uciekaj! Nie, no nie wierzę, co się dzieje. Daj mi wyjść, daj mi! No super. Brawo, Dzejdzej! Brawo, brawo. Pierwsza gleba. Czekamy na ciebie. Powiem wam tak, że jesteśmy strasznymi amatorami, bo wszystkie zwierzęta nam uciekają, nie? Chodźcie razem ze mną. Ale szybko, biegiem. Go. Gdzie? Do przodu, musimy iść tutaj dalej. Na piramidę, piramidę. O yeah, jestem w tej piramidzie. Tutaj możemy zrobić jakiś domek dla kogoś. Okej, mi się wydaje, że na przykład taka jaszczurka może tu żyć. Co myślicie? Ja mam jakiegoś White Shark to nie, zaryzykuję. Okej, kolejna. Desert, o! Taki żółwik też tu może sobie żyć. Skorpion, nie skorpion! No, ale szef. Starfish to nie może tu żyć. Red Sea Horse też nie. Pacific Octopus. To jest niepoważna, nie no. Parę uciekaj. Parę. Obróć się za siebie. Już, czekaj, nie widzę. Da! Spylaj! To jest teraz. Jesteś niemożliwa. Tygrys. Uciekaj, Dzejdzejka! No to chodź tutaj do nas, gdzie ty na uciekasz? Tam jest na ciebie foka, czeka jeszcze. Chodźcie za mną, szybko, tutaj, go. On mnie zabije. Chodź tutaj. O! Haha! Ty już nie wejdziesz tu, bo wejdzie głupi lew, czekaj. Nie no, wejdzie Farell, nie! Przeskoczył! Uciekaj! Chodźcie, idziemy stąd. Dobra, idziemy, no. Tylnym wyjściem. Teraz na pewno nie uciekną. Chodźcie. Dobra, idziemy. O! Chodźcie, to jest prawdziwe pomieszczenie dla prawdziwych dzikich zwierząt. Tutaj jest taka wioska dla zwykłych takich typu pieski, takie rzeczy, a to jest dla prawdziwych małp. Macie małpy? Dzejdzejka ma pewnie ssaki i małpy. Ja mam tygrysa, jak chcecie. Małpy tam wrzuciłam do lwów. Małpy wrzuciłaś do lwów, okej. Chodźcie tutaj na mostek i będziemy tutaj powoli zaludniać. Blue iguana. Iguanę sobie postawimy. Teraz zielona iguana, Czerwona iguana. Ja flaminga daję, pa jaki flaming, gościu. Ładny. Ja pająka. Leopard. Hipopotam tutaj? No, powiem ci tak, no może być. Opatrz na to! Oktopus! No tak, jasne, tutaj tego. A nie możesz tu pływać w rzece? Może troszeczkę. Co to jest? Nie wiem, myślę, że jakaś pułapka, to jest chyba jaskinia lwa. Co to? Dromader? Elefant, dobra. Wielbunt. Elefant, też powiedziałem, kamel. Tutaj musimy zrobić domek jakiegoś. Kapibara. Dobra, mam golden tygrysa, co myślicie o tym? Pacific Tree Frog. O! Żaba. Iguana. Mała. Nie, no dałem tutaj dom. Chodź tutaj do mnie. Biedna. Rozgwiazda. Ona zginie niestety. Nie no, rozgwiazdę tutaj, tu tam do wody ją wrzuć. No już nie zdążymy niestety. Ej, tak mi się wydaje, że tu tygrys będzie pasował. Żółw, patrzcie na to. Dawaj, ale konkretny, można na niego wsiąść? Nie bij go! No ej, a tu żyrafa się zmieści? To jest żółw minimajka. Tak, zmieściła się tu żyrafa. Zwariowała! To ją wypuścić! Dobra, czy ktoś puścił geparda znowu? Ja też pierdzielę. Dwa white tygrysy, uciekaj! Uciekam, raz zeżrą! Zamykam jakoś. Panicznie, ale zamykam. Dobra, mi się wydaje, że dobra robota. Idziemy dalej, chodźcie. Dobra robota, no super. Dla ciebie to jest dobra robota. Zobacz, żyrafa się cieszy. Nie musi wychodzić z domu, a wszystko widzi. Patrzcie, jesteśmy przy... oceanarium, rybka jest narysowana, chyba tutaj. Wow, tu jest kozacko, chodźcie. Mamy biały rekin. Nie, rekina zaczyna. Starfish. Rozgwiazda może być. Red Seahorse, czerwony konik morski, super. Blue Whale? Nie, to jest wieloryb, chodźcie, wieloryba damy gdzieś tutaj dalej. Ale tu jest kozacko. Ale weź to rozbij. Tak, weź to rozbij i co dalej? No i tam wsadź sobie. Na pewno gdzieś jest wejście, a jak nie, to zrobimy. I tutaj teraz wkładamy wieloryba. Uwaga! Ale byczku, tu było szkło. No nie, załatwiłeś go. Dawaj stary, szybko trzeba uwolnić orkę! No, on się zmieści, tak, on tam się zmieści. Zmieści się, dawaj Szaku, nie świruj! Nie no, nie mam pytań po prostu. Nie no, głupi wieloryb, prawie się zmieścił! Ty chciałem taki duży, to się zmieścił! Dobra, ja tam rybkę wrzucam. Okej, jedna rybka jest pod wodą. Dobra, zobacz co tutaj mam jeszcze ciekawego. Przecież on tam nie wleci, no. No nie co my to mamy? Dzień. O! Nilowy hipopotam się zmieścił? Zmieścił. Przecież dobra, hipopotam nie może być w wodzie, ty zbanie. Raka wrzuciłem. Iguana. Hiena! Kurde, nie to! Hienę do wody wrzucasz, to jest niepoważne. Dzejdzejka, nie puszczaj rekina pod wodą! Nie, tygrysa! Dobra, wychodzimy. Tędy, wychodź. Szybko! Okej, udało się. Ale ona wydaje z siebie odgłosy dziwne. No bo ona uczy się nurkować. Właśnie się utopiła, ale okej. Powiem ci tak, Szaku. Wieloryb jest zadowolony, bo widzi wszystko z góry. Tutaj mamy coś ciekawego. Chodź, co to jest w ogóle? Macie jakieś jajka jeszcze? Tak, tutaj damy tak. Jaszczureczkę. O kurde, małpa. Uciekajcie, bo ona jest chyba drapieżna. Pan w tym momencie, tak? Jaki orangutan, ty! Tych panter tam w ogóle nie widać na tym czarnym. Tak, bije mocno. Uciekaj, Szaku! Mam tylko dwa. No nie! Uciekła. No, to nieźle, żeś zatkał. Tak, ja bym poszedł po jajka jeszcze, nie wiem jak. Tak, lecimy po jajka. Dobra, co wam jeszcze zostało? Mi w ostatniej skrzynce kilka ciekawych rzeczy. No, okej. Kilka ciekawych zwierzątek. Ja bym potrzebował iść jeszcze raz na biom morski. Mam dużo zwierzątek morskich. O nie, jakie super jajko! Mogę tutaj to zrespić, bo to nie, i tak w zonie jest nigdy. Możesz. Zobaczcie, jaka pokaż! Ciłała? Ciłała, no. Szaku, zobacz, ta ciłała poradzi sobie z tygrysem. Dobra, jaguar, dawaj go! Pogoń go, ciłała! Bierzesz go! Nie, no ja nie chciałbym być w swojej skórze jaguar, bo on jest nieszczepiony. Ja mam generalnie słonia, więc będzie trzeba gdzieś zajrzeć. Na safari trzeba iść, dobra, szukamy safari. O, tutaj mamy, patrzcie, wejście. Tutaj może coś takiego sobie mieszkać. Super, tu może chodzić żyrafa. Nie, tutaj koniem są do przeskakiwania. To jest dla koni. Patrz, afrykański słoń. O, pięknie. Dawaj coś jeszcze. White lion. Tak. O, i taki ale, jeszcze. Że lwy będą mieszkały z słoniami? Dobra, daj coś jeszcze. Połączenia robimy. Biologiczne. Kolejny biały lion. Piękny. Ale sowa... Nie no, czerwony lion! Nie no, Dzejdzejka. Co? O kurde, leżę. O, papuga, kurde. Frajer, zamknąłem cię w klatce. Idziemy dalej. Niech sobie radzą, nara. Nara. Dobrze, wam idzie. Dobra, mamy kolejny biom. To jest biom typowo pod... małpy albo pod safari. No super, a ja mam psa, małpy? Patrzcie, kolejny piesu. Dawaj właśnie. Piesa. O, husky! Ole zarąbisty. Nice. Okej. Nie no, ja mrówę, jakąś modliszkę zrespiłem. Co? To jest świnka morska. Ty, modliszka wali świnkę morską. Modliszka ze świnką morską walczy, widzisz ty to? Nie, zostaw ją. Dobra, Dzejdzejka stawia, bo ty masz ssaki, tutaj możesz postawić trochę ssaków. O, dobra, ja ten, jak on ma, pancernik. Myszka też może mieszkać sobie. Ale słodziak! Przecudowna jest. Dobra. Red Panda. Evron! Red Panda to jest, czerwona panda, no. Znaczy ruda. Dobra, dawaj jeszcze, Dzejka. Co to masz jeszcze ze zwierzątek? Dobra, mam jeszcze dwa ostatnie jajki. Dawaj. O nie! Tutaj przegięłaś. Stawiaj i uciekaj, bo cię zeżrę. Dobra, ostatni. Dobra. Super, myszki i lion. Dobra, co ty masz, Farell? Mi zostały zwierzęta morskie, więc musimy się wrócić jeszcze raz do naszego oceanarium. Do naszego wieloryba na dach. Tak, zobaczymy, co tam u wieloryba słychać. Czy udało mu się przetrwać? Dobra, daj dycha, że nie żyje. Idziemy? Powiem tak, ja nie chcę tam iść, bo... Nie, on żyje, ale nie chcę, żebyśmy mu przeszkadzali. Dobra, chodźcie. Mam. No, super. Możemy popłynąć tam w sumie, patrzcie. Tak. Nie no, zbij jeszcze szybkę, albo przez dziurkę. No dawaj, przez dziurkę. Okej. Uwaga! Chodźcie do góry! Proszę usiąść na trybuny. O, to będzie zaraz pokaz delfinu! Będą przez to skakać? Tak, uwaga! Dawaj, zwierzątko! Jedno. Lobster! Nie, no raczej. Papuga raczej nie. Kolejny lobster. O! Rekin młot! No, to idealnie pasuje tutaj. Pirania! Szaku, wejdź do wody! Zobaczymy, co zrobi, no. No dobra. Marchewką jestem, więc wiesz. Ona chyba nie lubi marchewek, no. A rekin? Uwaga! O kurczę, Marlin! Dobra, rekin jest zły! Wyskakuj, bo cię zeżrę! Żaba? Nie. Ty jesteś chyba chory jakiś. Zostało mi 3 serduszka. Dobra. Uwaga. Zobacz jeszcze. Kapibara. Pingwin. Okej, to był pingwin? Nie, bo mnie zje! No i fajnie. Nie, no, nie bij mnie moje serce, no nie bij mnie! Zostałem zabity przez piranie, pięknie. I to było na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał Szaka i Dzejdzejki, no i oczywiście na pixieshop.pl i kupcie coś sobie z kozackiej kolekcji Animal. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!